Przeraża mnie to, że to już kolejny mój sezon podlodowy, który jeszcze się nie zaczął, a już się kończy. W zeszłym roku nie udało mi się stanąć na lodzie, bo w mojej okolicy go nie było. Dwa lata temu był, ale bardzo krótko i zaliczyłem tylko jeden wypad. Zobaczcie, jazgasz. Muszę przyznać, że bardzo tęsknię za chwilami spędzonymi nad Przeręblem. Chyba nie umiem tego dobrze wytłumaczyć, ale łowienie spod lodu to czysta magia. Liczę na to, że ten sezon okaże się lepszy niż ostatni. Zanim jednak spróbuję wejść na lód, zabiorę Was na wycieczkę, w której towarzyszył mi nie kto inny jak Rutek z WND Fishing Team. Razem z Marcinem postanowiliśmy, że poszukamy ryby w tak zwanych kaczych dołach. Ewidentnie dzisiaj nie chcą wychodzić. Łowię na taką małą obrotóweczkę od Piotrka Lipca. Bardzo fajna. Bardzo fajnie pracuje. Muszę przyznać, że ta obrotówka tu pracuje praktycznie tak, że ja mógłbym nie stosować krętlika. Ona tak pięknie się obraca. Jak tylko dotyka wody, już to skrzydełko pracuje. Więc naprawdę na plus. Marcin mi gdzieś uciekł, idę go gonić. Małe, śmieszne jeziorko. Jest dużo łuski, więc na pewno coś tu pływa. No tylko kwestia tego, żeby się do tego dobrać. No, żeby złowić tą rybę. Idź, ale to nie pływa? To jest, stoi? A, nie, to przejdź. To jesteś chudy, wiesz? Taka kładeczka podwodna. Marcin idzie pierwszy jako ten lżejszy. Dobrze, teraz mam. Kolejny rozwalony pomost. Co, wchodzę. Mam nadzieję, że wytrzyma. Co, Marcin? Gdzieś na tą kładkę? No właśnie nie wiem. Ja bym nie ryzykował. Nie? Nie, ja nie będę około. Ale jakie rzuty stamtąd. Ja wiem. Tylko to wszystko... Mógłbym dać hopa tu. Ale boję się, że jak dam hopa za mocno, to się złamie. Ten pomost. Ale tam jakie rzuty by były. O kurna, wlazłem. Całkiem się trzyma. O, złamała się decha pode mną. Nie, słuchajcie. Spierdzielam, bo tutaj jest... Tu jest dramat. Dramat. Muszę uciekać. O nie. O nie, kolejna strzeliła. Bez wlewki. Prawie się udało, no. Może jak trochę lżejszy będę, to kiedyś znowu spróbuję. Dziękuję. Ryb nie znaleźliśmy, jedynie to, co po nich zostało. Ale łusek, ktoś będzie miał pyszną kolację. Wróćmy zatem do łowienia na lodzie. We're gonna take on the world.
dzisiaj jak co roku mam dosłownie jeden dzień, żeby połowić spod lodu. To już któryś rok z rzędu tak jest, że jak złapał lód taki, że można wejść, to ja ogólnie mam natłuk obowiązków i udało mi się wyrwać tylko na parę godzin, więc dzisiaj cel jest niestety tylko jeden, złowić rybę i mam nadzieję, że mi się to uda. Byłem chyba w 4 sklepach wędkarskich i w żadnym nie mieli ochotki, dlatego dzisiaj mam trochę utrudnione zadanie, ale mam blaszki, mam mormyszki, mam nadzieję, że coś się będzie działo. Zostańcie, oglądajcie. Próbowałem na blaszkę, próbowałem na mormyszkę. Łowię tak 2 metry od brzegu, to jest takie najgłębsze miejsce, ale to i tak są dalej 2, 2,5 metra może. Teraz się przesiadłem w miejsce bliżej brzegu, na takiej bardzo płytkiej wodzie, gdzie w ogóle w dziurze miałem trochę zielska. I takie palczaki, po prostu co rzut to branie, co rzut to branie. Spróbuję zrobić dziurę po środku czegoś takiego tutaj. I zobaczymy, czy jak tam zrobię, to czy będą same zaczepy, czy złowię jakąś rybę. Gdzie patyki, tam wyniki. I zacząłem pierwsze wstawienie. Trochę postukam od dna i jedziemy. Patyków nie ma. Rypniemy. Tu nic nie ma. Idę dalej w związku z tym. Ale jestem w szoku. Myślałem, że tych palczaków to w takich krzakach to będzie tłum. A tu proszę. Idę. Może tam trzeba pułapkę wstawić. No nic. Idę teraz w takie miejsce, gdzie powinny być ryby. Powiem wam szczerze, że kompletnie mi się nie chce łowić na blaszki i tak dalej, więc łowię sobie na pałałajkę, na mormyszkę. Słabe są efekty, strasznie zimny wiatr. Jakoś mam pecha ostatnio, zawsze jak łowię, to trafiam na turbo przeszywający wiatr. Zobaczcie, jakie piękne, co jakiś czas się słońce pojawia i wtedy można się troszkę ogrzać. Tak ogólnie nie jest zimno, no jest koło zera. Tak naprawdę przelotki nie marzną, żyłka nie zamarza, więc da się łowić. Ryba nie dopisuje, ale uroki, takie są uroki wędkarstwa podlodowego. Natomiast widoki przecudowne. A jeżeli chodzi o piękne widoki, to przenieśmy się na chwilę w miejsce, gdzie ich nie brakuje. Od jakiegoś czasu nie wyobrażam sobie zimowego wypoczynku w innym miejscu niż w Bieszczadach. Co roku zabieram wędkę, łudząc się, że będę mógł złowić jakiegoś pstrąga, głowacicę czy jakąkolwiek inną rybę w pięknych bieszczadzkich rzekach. I jak co roku kończy się to spacerem z kijem w ręku. Ale powiem wam, że warto. Wędrówka wzdłuż takiej rzeki jest niezwykłym doświadczeniem i niezapomnianą przygodą, którą wam wszystkim polecam. Kompletnie nie ma jak rzucać, tylko takie pojedyncze miejsca są, gdzie lód rozmarzł. Ale to ja nawet nie poprowadzę przynęty przez to. Niestety nie będzie mi tu dane połowić chyba. Powiem wam, że chodzenie w takich warunkach istna magia, naprawdę. Już nawet olewka z łowieniem, ale po prostu
łażenie po takiej tafli. Zaraz sobie nogę skręcę jak nic. Ale mega, mega zajawka. Nigdy czegoś takiego nie robiłem. Po prostu japa się sama cieszy. Mam tu taki fragment. 2-3 metry mogę poprowadzić obrotóweczkę. Jest do 20 cm wody. Ale rzucam. To jedyne miejsce, które udało mi się namierzyć. No sztos, wybaczcie za obiektyw, ale warunki są ekstremalne, więc obiektyw ekstremalnie brudny. Brodzę sobie w zimowej rzece, zimowej scenerii. Czego chcieć więcej? Ryby, jak zawsze brakuje ryby, ale nie martwcie się, może jakaś znajdzie się w przerębu. Plan minimum realizowany. Taki okonek malutki, 20 parę ma. Zobaczcie, jaki ma krótki grzbiet, śmieszny. Hop, taki malutki, króciutki. No, ale plan zrealizowany. I o to chodziło dzisiaj. Wracam mu wolność i łowię dalej. Wiem, że się powtarzam, ale powiem to jeszcze raz. Łowienie spod lodu to jest jedna z najpiękniejszych form wędkarstwa. Polecam każdemu. Słuchajcie, to koniec mojej przygody. Udało się złowić jednego sensownego konia. Zatem jak gdyby cel został zrealizowany. Pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni. Nie chcę zakrakać, tfu tfu. Ale może się tak zdarzyć, że to ostatni lód, jedna ryba złowiona. I co? Zobaczymy, co dalej przyniesie sezon. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Elo.